Cześć Kasia. Cześć. Na samym początku muszę ci się do czegoś przyznać. No. Przed chwilą z moim operatorem i przyjacielem obgadywaliśmy cię i wspólnie doszliśmy do porozumienia, że masz najlepszy głos w Polsce. Jak się z tym czujesz? To zbyt śmiałe posunięcie, szczerze mówiąc, bo nie przyjmuję tego komplementu, bo wiem, że w Polsce jest mnóstwo cudownych głosów. Nie, sorry, inaczej. Przyjmuję komplement, ale nie do końca się z nim zgadzam, bo po prostu wiem, ile jest doskonałych głosów w tym kraju, i męskich, i damskich. Ale bardzo, bardzo, bardzo dziękuję za te miłe słowa. Kurde, to tak trochę nie wierzysz w siebie. Nie. Nie jest tak do końca. Ja po prostu wiem, że jestem jakaś, ktoś inny jest jakiś i to jest w sumie fantastyczne, że jesteśmy różnorodni. Dzięki temu możemy czuć się sobą i tak dalej. Natomiast no, ja jestem w jakimś obszarze bardzo dobra. Obszarze pewnie energetyki, jakiejś emocjonalności i tak dalej. No, w piosence rockowo-soulowo-bluesowej jak najbardziej tak, ale już myślę, że lirycznych utworów nie zaśpiewałabym tak, jak na przykład, no kto na przykład? Edyta. Nie? A nam się podoba. Wiesz, my zostaniemy przy swoim, nie przyjmujemy twoich tłumaczeń. Dla nas masz najlepszy głos w Polsce. Ważne po takich małych przeróbkach. Jak to było na scenie? Wiesz co, dlatego że no wiesz, no, pojęcie wolności w naszym kraju jest... Wiesz, nastroje są niespokojne i no, ciężko było zagrać ten numer, który mówi bardzo o wyzwoleniu, o wolności, o tym, żebyśmy, że mamy bardzo dużo do zrobienia w obliczu tego, co się dzieje na świecie. Więc potraktowałam ten aranż trochę ostrzej. Zainwestowałam w gitary, w chóry. Mam nadzieję, że to było pięknie słychać. No i zrobiłam ten refren po prostu trochę bardziej niespokojny, tak jak nasze nastroje światowe. A twój nastrój też jest taki trochę osłabiony przez to wszystko, co się dzieje? Jak to obserwujesz? Jak to na ciebie wszystko wpływa? Znaczy, wiadomo jak. Jestem bardzo empatycznym człowiekiem i po prostu nie jestem w stanie sobie poradzić z krzywdami w ogóle na całym świecie, nie tylko za sąsiednią granicą. Ja wiem, że wojna towarzyszyła każdemu, każdej epoce i tak dalej. Natomiast no, kiedy widzimy strach i przerażenie w dobie XXI wieku, jest ciężko się z tym pogodzić mimo wszystko. I trochę przywykliśmy już po roku do tego, że ta wojna jest ciągle nam towarzyszy i ciągle tarabani z mass mediów. Ale to nie wycisza bólu. Chodźmy do trochę luźniejszego tematu, żeby dać też trochę ludziom trochę radości. Kasia, mnie bardzo zastanawia, jaki ty masz plan B na życie? Bo wydajesz mi się bardzo rozsądną, twardo stąpającą po ziemi kobietą. Jaki masz plan B na życie? Bo na przykład nie wiem, czy słyszałaś, że Anita Lipnicka stała się stewardessą. Nie słyszałaś ty? I wrzuciła na Instagrama ostatnio, że zaczyna nową pracę. Że to był jej plan B i wielkie marzenie. A jak to wygląda u ciebie? Wiesz co, no ja w pandemii też sobie wymyśliłam plan B, bo nie byłam w stanie poradzić sobie z brakiem możliwości wykonywania zawodu i po 20 latach doszłam do wniosku, że ja praktycznie całe życie robiłam dwie szkoły i nie umiem nic poza muzyką i to było dla mnie bardzo przykre, ale na szczęście jestem bardzo manualna i zawsze dążyłam do takich artystycznych zajęć, które kreowały i rzeczywistość, i kreowały różne przedmioty, a że wyssałam z mlekiem matki projektowanie, szycie i konstrukcje odzieżowe, to zaczęłam projektować stroje kąpielowe dla bardzo trudnych sylwetek i stworzyłam swój wilczy brand, który ubiera po prostu dziewczyny o różnych kształtach, promując, normalizując normalność, promując body positivity i promując po prostu wszystko to, co powinno być promowane już od dziesięcioleci. Czyli po prostu prawdę o nas samych, o naszych ciałach i no, stroje są tylko tak naprawdę synonimem tej filozofii. Ale trudnej sylwetki nie jest trudno ubrać. Się, nie zaskoczyłem się, wiesz, poker face, ale nie wszyscy to wiedzieli, czyli rozumiem, że ten to będziesz chciała dalej rozwijać. Iść co dalej? Tak, chciałabym to rozwijać, ponieważ no, wokół tego brandu tworzy się super społeczność. Ja przepraszam, bo ja mam po prostu bardzo wielki problem ze składaniem zdań, nie wiem skąd, z czego to wynika. Bo jest zimno, drodzy Państwo, jest bardzo zimno. I nie mogę sobie z tym psychicznie poradzić. Jak słucham swoich wywiadów, to zamykam po prostu laptop. No nic, w każdym razie stworzyła się wokół tego brandu super kobieca społeczność, która utożsamia się jakby z potrzebami, które
jakby próbuję zaspokoić potrzebami o idealnym stroju kąpielowym. Wiem, że to brzmi banalnie, ale to strój kąpielowy jest największym sprawdzianem do, że tak powiem, pierwszym krokiem do akceptacji siebie, niezależnie czy wychodzimy na plażę wśród przyjaciół, czy wśród obcych, to jest to zawsze jakiś tam sprawdzian, bo tu boczek, bo tu w jednym częściowym nie wyjdę, bo w takim kolorze nie, bo to za małe trójkąty, to za duże, to za źle, za mało, za dużo. Rozumiesz, po prostu my kobiety mamy to od zawsze, gdzieś tam ciągle nas ładowali w jakieś ramy, w jakieś... żyliśmy w jakichś schematach i po prostu trzeba w końcu wspomóc kobiety w myśleniu o sobie dobrze, po prostu. Czyli jaki strój na plażę najlepszy według twojego projektu? Wiesz co, taki, który się po prostu na ciele idealnie układa. Taki, który stworzyła osoba taka jak ja, która myśli z krojem. Oczywiście myśli też kolorem nowoczesnym, printem fajnym, tak żeby to po prostu mogły założyć też młode osoby, bo najczęściej stroje kąpielowe dla dużych, powiedzmy, piersi są już po prostu szyte dla starsze osoby z printami średnimi, przynajmniej zrobiłam sondę, więc wiem, co mówię. Teraz już się to zmienia i na szczęście te, że tak powiem, size plus wchodzą. Zresztą w ogóle size plus to też jest pojęcie względne, bo kto wymyślił, jaki size tak naprawdę jest tym prawdziwym, tym odpowiednim, nie? Tylko moda i branża fashion, a ja się nie do końca z tym zgadzam, bo nie możemy czerpać z bazowego modelu M. To nie może być jakby bazowy model M, bo to moim zdaniem jest po prostu trochę krzywdzące i trochę krzywdzące, tak. I tworząc ten brand, widzę, że ani nie mogę zrobić fajnych zdjęć na duchu, czyli na takim manekinie, który jest przeźroczysty, ponieważ nie ma takich manekinów, a ja robię naprawdę L-ki, takie normalne L-ki. I L-ki są moimi bazowymi strojami, więc nie ma nawet takiego, nie mam problem, nie mogę zrobić zdjęć na duchu. Też spotykam się z dużym hejtem, że gloryfikuję otyłość, a body positivity to nie jest gloryfikowanie otyłości, tylko to jest wychodzenie naprzeciw wszelkim, nazwę to też tak brutalnie, anomaliach w ciele, czyli blizny, piegi, duży wzrost, niski wzrost, po prostu sylwetka nieproporcjonalna. Staram się też używać takich wyrazów, które nie będą krzywdzące, bo dla mnie każda sylwetka jest właściwa i promuję hashtag zła sylwetka nie istnieje, więc to jest to. To nie jest tylko waga, to jest skóra, to są włosy, to są oczy, to są... asynchrony, ale to muzyczne, ale wiesz, niesymetrie i tak dalej. To wszystko, co wmówiły nam koncerny farmaceutyczne i kosmetyczne, co jest niewłaściwe, jest prawdziwe i takie powinno być. Dobra, a jak oceniasz ten rynek? Łatwy, prosty, trudny? Ciekawy, bo ja dopiero zaczynam. Tak naprawdę istnieje rok. Spotykam zajebiste osoby na swojej drodze, które chcą pomóc, które wierzą w to bardzo, widzą w tym potencjał i ich chęć pomocy jest dla mnie mega zaskakująca i wiadomo, wchodzę w branżę totalnie inną niż to, co do tej pory uprawiałam. I jest to trudne, bo ja się uczę wszystkiego od nowa. Mam umysł typowo ADHD, który przebodźcowany już nie pracuje na odpowiednim poziomie i ogarniać wszystkie tematy jest mi bardzo po prostu ciężko, więc podejrzewam, że zbudowanie zespołu rozwiąże sprawę i poznaję zupełnie nowy dział w swoim życiu, czuję, że się rozwijam i dlatego to jest dla mnie bardzo ciekawe. A będą suknie, spodnie, nie. Koszule? Nie, skupiam się na strojach, rzeczywiście skupiam się na tych sylwetkach i na krojach, tak żeby po prostu ten krój robił optyczną robotę tym dziewczynom i na tym na razie chcę budować filozofię, na tym chcę budować misję, wizję i wartość tej marki. Dobra, to zaglądajcie tam, gdzie trzeba zaglądać, gdzie trzeba zajrzeć. Mogę powiedzieć naprawdę? No, dawaj, tak? Dawaj. Nazywam się Wilczy, czyli Wolfie. I jestem na Instagramie, jestem w prowadzę sklep internetowy i każdy kontakt tak naprawdę to jest kontakt ze mną. I jakby jestem dla tych dziewczyn, jestem dla facetów też, bo może chcą kupić coś dla swoich dziewczyn. Więc tak. To jest tak, że jest zamówienie, szyjesz, czy masz uszyte i czekasz na zamówienie? Wiesz co, to jest marka, która szyje w malutkiej pracowni. Ja nie robię jakichś, wiesz, nie zatowarowywuję, że tak powiem,
nie zamawiam w Chinach i tak dalej, szyje mi to jedna pani, to projektuję. Czasem też usiądę, czasem moja mama siada, żeby to poszyć, więc ja po prostu dostaję zamówienie i wtedy szyję. Parę dni mi to zajmuje, ale to nie są, wiesz, tygodnie oczekiwań i no i przede wszystkim jest to, że to w Polsce... Lata się wyrobicie. Na pewno. Jest to polski rynek, jest to, wiesz, no, jakość top moim zdaniem, bo staram się ukryć wszystkie szwy od wewnątrz, żeby to było miłe dla ciała. Bardzo się skupiam na tym, żeby te materiały były wysokiej jakości i z recyklingu, co jest bardzo ważne. No i zaopatruję się u polskich producentów, więc tutaj no nie ma ściemy, nie? To jest fajny polski brand. Dobra, a to jest tak, że jak fajny polski brand i te wszystkie rzeczy, o których wymieniłaś, to cena top? Czy cena premium, na twoim zdaniem... Cena premium ze względu na to, że wykonanie w Polsce nie jest najtańsze. Gdybym chciała, żeby te stroje były tańsze, to bym wysłała wszystko do Chin. A to mi nie o to chodzi, bo ja chcę odchodzić od Chin. I widzę, że po prostu Chiny, te bogatsze, zamawiają właśnie w Europie, ponieważ jest to handmade. I czas w końcu nauczyć społeczeństwo, że odzież z sieciówek jest po prostu szkodliwa dla świata, dla ludzi i ogólnie konsumpcja jest szkodliwa, więc... pozyskujmy ubrania z recyklingu, pozyskujmy materiały i po prostu nośmy jedną rzecz dłużej. Zaczęło się od pięknego głosu, skończyło się na pięknym umyśle. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Dziękuję i wzajemnie. Pozdrawiam pomponika. Dzięki.